We wtorek 20 czerwca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie zaprosiło na oficjalne otwarcie Placu Zabaw przed ośrodkiem w Barzanowicach. Bardzo się cieszymy, że doszło do tej realizacji. Wszystko dzięki Fundacji Drzewo i Jutro, która wsparła w całości budowę tego Placu Zabaw. Jest to m.in. Plac Zabaw przeznaczony dla naszych wychowanków i uczniów z niepełnosprawnościami, także no cieszymy się, bo każda osoba będzie mogła z niego tutaj swobodnie korzystać. Całkowity koszt realizacji tego zadania to niecałe 500 tysięcy złotych. Potężna kwota, gdyby nie wsparcie fundacji, no niestety nie bylibyśmy w stanie tego pokryć z własnych środków. Karuzela przystosowana do dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim, wjazd na ten taki domek, jak my go nazywamy, również jest przystosowany do wózków. Są różne inne urządzenia dla osób z wadami wzroku, słuchu, także myślę, że każde dziecko skorzysta z tego pięknego placu zabaw. Trwało długo, było ciężko, no ale wszystkie długie procesy i trudne sprawiają więcej radości, więc w końcu się udało. Cieszymy się, że park będzie służył nie tylko do przechadzania się po trawie, ale również do terapii czy zabawy, wypoczynku dla podopiecznych ośrodka. Fundacja Drzewo i Jutro jest, fundatorami jest Agnieszka i James Van Berg, którzy w Polsce prowadzili działalność gospodarczą, prowadzą do dzisiaj w formie spółki, a wszystkie znaczną część swoich dochodów, swoich dywidend przeznaczają na działalność charytatywną, zasilając konto fundacji. Fundacja nie ma żadnych grantów, jest zasilana wyłącznie z pieniędzy państwa Agnieszki i Jamesa Van Bergów. I to dzięki nim tacy pracownicy jak ja również mają przyjemność pracować i tworzyć takie wspaniałe rzeczy. To jest tak, że troszeczkę poszukujemy ośrodków, dajemy informacje, że jesteśmy gotowi do pomocy. Pani dyrektor Katarzyna Rudek napisała wniosek do fundacji. Odbyliśmy spotkanie, długie rozmowy i uznaliśmy, że warto wspierać ośrodek w Barzanowicach, że jego pracownicy są tak zaangażowani, a podopiecznych tylu, że chętnie wesprzemy to miejsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.